Cóż, w tym takim długim procesie pełnym różnych pułapek, pełnym ryzyk, pewne niebezpieczeństwa, pewne ryzyka udało się dzisiaj wyeliminować. Więc przede wszystkim podjęliśmy decyzję o tym, że do 12 kwietnia mamy możliwość prowadzenia czy uniknięcia kryzysu ratyfikacyjnego w Wielkiej Brytanii, a więc Wielka Brytania może przeprowadzić ten proces w sposób cały czas uporządkowany. Umowa o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest bardzo ważna z tego względu, żeby to wyjście odbyło się w sposób uporządkowany, żeby sprawy finansowe były załatwione, prawa naszych obywateli i przedsiębiorców, którzy eksportują na Wyspy Brytyjskie. Więc dla nas porządek, uporządkowane krok po kroku wyjście było i jest absolutnie kluczowe. Decyzje, które podjęliśmy, dają możliwość wypracowywania ostatecznego kształtu do 22 maja, czyli na dzień przed rozpoczęciem tego cyklu wyborczego do Europarlamentu. Ale też uniknęliśmy czegoś, co było pierwotną propozycją na rozpoczęcie dzisiejszej długiej dyskusji o Brexicie, o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a mianowicie pewnego postawienia Wielkiej Brytanii pod ścianą. Nikt nie lubi być stawiany pod ścianą i taka presja na Wielką Brytanię, że w przyszłym tygodniu musicie zgodzić się na tę umowę, która jest dobrą umową z naszej perspektywy, no ale jeszcze musi się zgodzić na to Parlament Brytyjski. A więc uniknięcie takiego swoistego postawienia pod murem tworzy lepszą perspektywę dla wyjścia z kryzysu ratyfikacyjnego przez Wielką Brytanię. Dodatkowo też uzgodniliśmy podczas tego posiedzenia, że to porozumienie strasburskie, czyli to uzgodnione pomiędzy panią premier May a Komisją Europejską porozumienie, które pozwala na upewnienie się przez Wielką Brytanię, że backstop, czyli granica irlandzko-irlandzka nie będzie utrzymywana w obecnym kształcie bezterminowo, że to również zyskało naszą aprobatę, a także zwiększa prawdopodobieństwo przedstawienia tego przez panią premier May na Wyspach Brytyjskich i w Parlamencie Brytyjskim jako krok racjonalny, krok, który pokazuje naszą dobrą wolę, naszą wolę po stronie państw członkowskich, 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. A więc podsumowując, z mozołem wypracowaliśmy kompromisowe, dobre stanowisko dzisiaj, które pozwala Wielkiej Brytanii do 22 maja uzgadniać swoje procesy ratyfikacji w ramach Parlamentu Brytyjskiego, ale pewną datą graniczną wyznaczaną przez procedury również brytyjskie jest ten 12 kwietnia, który uzgodniliśmy podczas dzisiejszego spotkania.